Stwierdziłam, że zrobię sobie z rana maseczkę i zastanawiam się nad którąś z tych takich koktajlowych, jak to się mówi, z Mariona. I myślę nad tą z granatem albo nad tą z ogórkiem. Ta z granatem wzmacnia naczynia krwionośne, i jest do cery naczynkowej, zmęczonej. Albo tą z ogórkiem sobie zrobię, która oczyszcza i nawilża, i ona jest do cery tłustej, mieszanej z niedoskonałościami. Tutaj mam jeszcze mango, ale jakoś na tą z mango nie mam ochoty kompletnie, nie wiem czemu w sumie. Ta z mango to lifting, wygładzenie zmarszczek do cery dojrzałej i podrażnionej. Moja cera bywa czasem podrażniona, więc też by się fajnie nadała, ale teraz zdecyduję się chyba na tą maseczkę z ogórkiem. Specjalnie wycisnęłam tą maseczkę w taki śmieszny sposób z opakowania, żeby pokazać Wam jej konsystencję, która jest bardzo kremowa. Zresztą z tyłu opakowania jest napisane, że możemy ją zastosować również zamiast kremu na noc, więc myślę, że to mówi samo za siebie. No i tak to się prezentuje. Przepięknie pachnie ogórkiem, aż się ma ochotę nałożyć ją na twarz. Dlatego ja się biorę właśnie za nakładanie maseczki i odzywam się do Was później. Hej kochani, witajcie na moim kanale i witajcie w kolejnym odcinku Vlogstera. Do Wielkanocy coraz bliżej, a co za tym idzie, coraz więcej sprzątania, gotowania i pieczenia, więc dzisiejszy vlog będzie z pewnością takim vlogiem domowym, chociaż tego pieczenia i gotowania najwięcej będzie pewnie jutro. Pogoda za oknem na szczęście dopisuje, aż zerknęłam sobie, bo miło popatrzeć na to piękne słońce, jest przepięknie, jest ciepło, więc fajnie, na szczęście nie będziemy mieli w Wielkanocy w śniegu, a tego się troszeczkę obawiałam, bo ten śnieg jeszcze gdzieniegdzie padał parę dni temu, także obawiałam się, że przyjdzie i do nas, ale na szczęście nie, z czego bardzo się cieszę, bo jednak lubię, kiedy Wielkanoc jest taka fajna, ciepła. Mam nadzieję, że pogoda w niedzielę dopisze, że będzie można się wybrać na fajny rodzinny spacer. Zobaczymy. No ale do niedzieli jeszcze daleko, a trzeba przecież robić, piec i tak dalej, dlatego kończę gadać i zabieram się właśnie za pieczenie, gotowanie i inne tego typu sprawy. Stwierdziłam, że zapytam Was jeszcze tak szybciutko przy okazji tego pieczenia i gotowania, bez jakiej potrawy Wy nie wyobrażacie sobie świąt wielkanocnych, bo wiem, co inny region Polski, to tak naprawdę inny zwyczaj. Dajcie mi koniecznie znać, co koniecznie musi się znaleźć na Waszym stole wielkanocnym. Jest to może żur, babka wielkanocna, mazurek. Dajcie mi koniecznie znać, co najbardziej lubicie i bez czego kompletnie nie wyobrażacie sobie świąt. Świąteczne gotowanie rozpoczęte. Będę właśnie gotowała warzywa na sałatkę wielowarzywną czy jarzynową, jak to niektórzy mówią. Mam tutaj pietruszkę, marchewkę, ziemniaki, selera. Wszystko to ugotuję, potem ostudzę, obiorę, pokroję w kostkę z innymi rzeczami itd., itd. Myślę, że ten schemat jest Wam bardzo dobrze znany, bo w prawie każdym polskim domu jest sałatka jarzynowa na święta. Będą sceny z serii Nieperfekcyjna Pani Domu, czyli rzeżucha, która wyrosła przepięknie, ale niestety wsypałam za dużo nasionek i są razem z moją rzeżuchą też takie nasionka tutaj na wierzchu, no ale trudno, mi to nie przeszkadza. Bardzo lubię rzeżuchę, więc na pewno się nie zmarnuję, ale położę chyba na nią jeszcze parę takich małych żółtych kurczaczków, żeby wyglądało to jeszcze bardziej świątecznie i jeszcze bardziej uroczo. Nie samym gotowaniem i pieczeniem człowiek żyje, dlatego pokażę Wam w międzyczasie, co kupiłam ostatnio w sklepie z ekologiczną żywnością. Zdecydowałam się m.in. na czystek i jest to czystek w saszetce. W takiej formie jeszcze nigdy nie piłam czystka. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Do tej pory zawsze kupowałam ten taki niepakowany w saszetki, ale tym razem wzięłam ten. Będzie troszeczkę wygodniej. Zobaczymy, czy będzie się fajnie sprawdzał. Kolejna rzecz to podlaska przyprawa do ryb. I coś, za co ja kocham tą przyprawę, to fakt, że nie ma w niej soli. Kiedy kupuję jakąś przyprawę do ryb w sklepie, to zazwyczaj na pierwszym miejscu w składzie jest sól. No a jednak nie zawsze mam ochotę solić rybę, więc taka podlaska przyprawa do ryb jest naprawdę super.
Kolejna rzecz to ekologiczna przyprawa pomidorowo-bazyliowa z czosnkiem niedźwiedzim. Tej przyprawy akurat nigdy nie miałam. Wygląda przepięknie i mnie to między innymi skusiło, ale ja naprawdę lubię wszelkie tego typu przyprawy, takie pomidorowo-bazyliowe, jakieś zioła toskańskie, inne tego typu rzeczy, bo naprawdę fajnie dodają takiego smaku, na przykład sosom, czy nawet pomidory sobie fajnie nimi posypać. Kolejna rzecz to kisiel o smaku truskawkowym, galaretka bez cukru. Nigdy nie miałam jeszcze galaretki bez cukru, ale uważam to za fajną opcję, bo na przykład nie zawsze trzeba dodawać tyle cukru do galaretki, ile jest w składzie tych takich gotowych galaretek, gdzie już cukier jest po prostu dosypany do środka. Więc super opcja, spróbuję, zobaczymy jak się będzie sprawdzać, to będę kupować tą bez cukru. Nawet do ciast powiem Wam szczerze, nie zawsze ta galaretka musi być aż tak słodka, więc naprawdę fajna opcja. I kolejna rzecz to popping ekspandowane nasiona amarantusa. Nigdy nie miałam czegoś takiego, ale z tyłu sobie przeczytałam, że ma to wiele zastosowań z mlekiem, jogurtem, kefirem, miodem, ciepłą czekoladą jako dodatek do musli, zup, sałatek, deserów, także szereg zastosowań jest naprawdę duży. No i na pewno do czego się bezużyje. A tak prezentuje się najbardziej insta-friendly obiad, jaki widzieliście kiedykolwiek w internecie. Mamy tutaj śledzie oraz ziemniaki w mundurkach. I powiem Wam szczerze, że jest to taki obiad, który ja wspominam z dzieciństwa właśnie, który kojarzy mi się z Wielkim Piątkiem, bo moja babcia bardzo często robiła taki obiad w czasie Wielkiego Piątku, w czasie postu. I od tamtej pory ja też właśnie lubię robić taki obiad na Wielki Piątek. Gdybym tego nigdy nie jadła, to pewnie to połączenie wydawałoby mi się mega dziwne. Ale że jadłam, że polubiłam i mi smakuje, to powtarzam je same chętnie co roku właśnie w Wielki Piątek. No i tutaj są po prostu ziemniaki w mundurkach, zaraz je przekroję, dodam trochę masła, trochę soli i śledzie. I to wszystko, taki prosty obiad, ale kojarzy mi się z dzieciństwem. Przychodzę się już z Wami pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Vlogstera. Pa!